Przechodzimy sobie do części w zasadzie ostatniej, czyli dlaczego warto kupić nasz pas, a nie pas, który będzie kosztował dwa razy mniej, którego bez żadnego problemu znajdziecie na stronach, nawet nie chińskich, ale wystarczy wpisać sprzęt bokserski. Tam dostaniecie taki pas na pewno dwa razy taniej niż nas. I już wam tłumaczymy dlaczego. Przede wszystkim tamten pas nie będzie służył biegaczom. To jest najważniejsza kwestia. Może dla sportów bokserskich, czy dla zapaśników będzie to pas, który spełni ich rolę, czyli pozwoli im przebiec na przykład krótki odcinek, nie pozwalając stopy wyrzucić przed środek ciężkości. Za to nasz pas ma służyć biegaczom, czy triatlonistom, czy w ogóle sportowcom do biegania długich dystansów, do biegania sprintów, do biegania w tempie umiarkowanym i przede wszystkim to, o czym mówiliśmy już wcześniej, on nam daje możliwość dostosowania gum do naszej aktualnej dyspozycji, czyli ja będę, mimo że jestem trochę wyższy od Wojtka, będę korzystał też z tego pasa, ale zupełnie z innego mocowania. Bez tego troszkę będzie się to nijak miało. No i kwestia też naszego doświadczenia, z którym się podzieliliśmy w całym tym w kursie. Zobaczcie sobie filmiki, jak to wygląda. Dobór gum idealnych do biegania, jeżeli chodzi o uciągliwość, zajęła nam kilka miesięcy, więc zrobiliśmy tak, żeby te gumy się przede wszystkim pod żadnym pozorem nie urywały. Testowały to osoby, które naprawdę się mocno starały, żeby to zerwać, więc zależało nam na tym, żeby stworzyć produkt, który jeżeli ktoś kupi raz, będzie spokojnie mu służył rok, dwa, trzy, cztery, pięć. A jeżeli ktoś zerwie, no to będzie musiał się naprawdę nastarać i przede wszystkim... Wtedy nam powie, jak to zrobił. Właśnie, nam powie, jak to zrobił, bo jeżeli w testach nie zerwał tej gumy nikt, a ktoś zerwie, to znaczy, że ta technika była bardzo, ale to bardzo słaba i ktoś biegał bardzo siłowo i chyba tylko i wyłącznie chcąc zademonstrować, że da się zrobić, więc... Polecamy. Tak, jeżeli ktoś chce zostawić nam rekomendacje potem, jak się biegało, zachęcamy do oznaczania mojej strony, czyli Pan Jagoda, Uczę jak biegać i strony Global System Patterns. Jak uczymy biegacie, wszystkiego. Jak biegacie z naszym sprzętem do biegania. Tak, ja tylko od siebie dodam, że szukałem czegoś na rynku, co pozwoli mi prowadzić zawodników, z którymi my w większości mamy osoby spoza Gorzowa, więc jakby utrzymanie jakiejś techniki biegowej no wymaga ciągłej pracy i tak jak wcześniej o tym mówiliśmy, że często u ciebie było dobrze, a jak pojechałem do siebie, to już kompletnie nic nie pamiętam, więc są to rzeczy, które naprawdę się przydają i też przydają się zawodowym sportowcom, którzy tak jak wcześniej nadmieniałem, nie mają czasu na to, żeby nauczyć się tej techniki biegowej, bo są powiedzmy 11 miesięcy w roku na zgrupowaniach, wyjazdach i przyjeżdżają tylko na 2-3 dni po to, żeby ze mną popracować. Na rynku nie było czegoś takiego do tej pory, co tak jak mówię, jest poparte Macieja doświadczeniem, naprawdę dużym doświadczeniem biegowym. Szukał on czegoś, co pomoże właśnie prowadzić was beztrenerowo, że tak powiem w cudzysłowie. No i tak jak mówię, to było chyba najcięższe, do czego doszedłeś, jak te gumy zrobić i jaki naciąg tej gumy ma być, jaka gradacja naciągu, tak żeby każdy z was serio mógł skorzystać sobie z tego, dopasować to, czy do umiejętności, czy do zaawansowania, czy do tego, którego potrzebuje na dany moment, czyli mocniejszej pracy, czy lżejszej, na dłuższy dystans, krótszy. Czyli tak naprawdę wszystkie ustawienia tego pasa pozwalają wam skorzystać czy ze sprintu, czy z maratonu, czy z przebieżek, czy z wolnego truchtania, ale nawet schodu, który oczywiście będzie zachował się w ten sam sposób. Także zapraszamy do naszych profili, zapraszamy do śledzenia i zapraszamy do nabywania tego produktu. Dzięki, biegajcie zdrowo. Do zobaczenia.